Odbierali jej więc siły. Światło Boga zamknięte w ciemności. Bali się ją uwolnić, bali się jej gniewu. Nie mogli jej też zabić, bo nie wiedzieli jak. Mijał czas, a mężczyźni stali się niewolnikami swej winy. Ich dom stał się forteczą, skrywającą jedyne świadectwo ich czynu. Nie góra święta, lecz więzienie przeklęte. Ewa zamknięta w jej sercu. Święty sekret. Sakrament. Aż nadejdzie czas, gdy skończy się jej cierpienie. Na ziemi pojawi się jedyny prawdziwy krzyż. Wszyscy ujrzą go w jednej chwili. Wszyscy się zadziwią. Krzyż upadnie. Krzyż powstanie. By uwolnić sekret i rozpocząć nową erę przez swą miłosierną śmierć. Nowa Księga Rodzaju. Heretycka Biblia. Przełożył brat Marek Atanazjusz. Rozdział 145. Przez mgłę i odrętwienie wypełniające głowę Arkadiana zaczęły przebijać się jakieś odległe dźwięki. Krzyki i nawoływania, szybkie kroki. Próbował otworzyć oczy, lecz powieki mu ciążyły. Leżał więc i nasłuchiwał, pozwalając, by zmysły powoli odzyskiwały sprawność. Coraz silniejszy był ból przenikający ramię i klatkę piersiową. Wziął głęboki oddech, zebrał siły i spróbował otworzyć oczy. Uniósł lekko powieki, a potem natychmiast je zamknął. Było jasno. Boleśnie jasno. Na siatkówce zarysował się obraz tego, co przed momentem zobaczył. Kratownica podwieszanego sufitu. Drążek, na nim jakaś zasłona. Zrozumiał, że jest w szpitalu. Przypomniał sobie dlaczego. Poderwał się gwałtownie, próbował usiąść, lecz czyjaś mocna dłoń przycisnęła go do łóżka. Spokojnie, powiedział jakiś męski głos. Nic się nie dzieje. Oglądam tylko twoje rany. Co ci się stało? Arkadian wytężył pamięć. Przesunął językiem po wyschniętych wargach.